Zapraszam na moją kolejną wyprawę z serii Urbex. Ta jest troszeczkę inna niż wszystkie, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zapraszam. Mój cel podróży to opuszczona willa. Znajduje się w Portugalii, a dokładnie w Benagil. Po 3 godzinach lotu wylądowaliśmy w Faro, gdzie mieliśmy zabukowane hotele. Następnego dnia udaliśmy się do Benagil. W końcu docieramy i na plażę. Jest tu naprawdę wiele pięknych miejsc i ciekawych widoków. Naprawdę warto tu przyjechać. Czeka mnie jeszcze 9 km pod górkę. Także będzie ciekawie. Opuszczonej willi zostało mi około 8 km. Czyli tak myślę, że za 20 minut dotrę na miejsce. Po upływie około 20 minut docieram do celu. Przed moimi oczyma pojawia się przepiękna willa, opuszczona wiele lat temu. Z jakiego powodu, nie mam pojęcia. Jednak spróbuję się coś dowiedzieć w późniejszym czasie. Willa ta jest oszacowana na około 2 miliony euro ze względu na lokalizację. Na jej terenie znajdują się dwa baseny, kort tenisowy i jeden mniejszy obiekt.
Myślę, że po niewielkim remoncie willa nadawałaby się znowu do zamieszkania. Jednak czy tak się wydarzy, tego nie wiem. Ale naprawdę byłoby szkoda, żeby tutaj niszczała. Jeśli ktoś z Was lubi ciekawe widoki, to zostańcie jeszcze chwilę. Thank you.
jest miejsce jedno z najciekawszych tutaj, najczęściej odwiedzane. Jest to naprawdę ciekawe miejsce i warto tu przyjechać.